Tomek, jedno a zasadnicze pytanie. Które to twoje zgrupowanie w karierze piłkarskiej? Możesz się pomylić o 10. Nie mam pojęcia, szczerze, nie liczę takich rzeczy, ale jedno z cięższych, szczerze przyznam. Jeden z najgorętszych dni 2022 roku odwiedzamy w trakcie treningowej pracy na obiektach kuźni. Kuźni, która będzie słowem przewodnim dla tego materiału. Gorąco niczym w rzeczonej kuźni, a przy okazji tu wykuwają biało-zieloni swoją formę pod pięknym, ustrońskim niebem, na którym nie znaleźliśmy nawet jednej chmurki. Trudy obozu dają się we znaki. Proszę, mówię, że trzeci dzień obozu jest najgorszy. Mateuszku, no jak tam zbędny kilogram sprzed 2 tygodni już został zrzucony? Spalony już to jest, już jest spalony, już przeszło to w mięśnie. Skanki tłuszczowe przeszło w mięśnie, no i jest coraz lepiej. Sądząc po twoim uśmiechu, bardzo lubisz trenować przy tak wysokiej temperaturze. No tak, przyzwyczajenie z Chorwacji. Biegałem w temperaturze 35-6 stopni, po kilka kilometrów, więc... Widać tam różnicę teraz. Nowy człowiek w sztabie szkoleniowym rekordzistów, trener bramkarzy Kacper Szymala. No i co możemy powiedzieć o dyspozycji jedynek? No tak jak ten powiedział, zmęczenie na pewno się daje we znaki. Bramkarzom również. Ale ogólnie również obiecująco i mam nadzieję, że będzie coraz lepiej. Bramkarz też człowiek, więc może trzeba byłoby poluzować. No jak chłopaki w południu się ubierają na czarno, to pewnie rzeczy nie przeskoczymy. Identycznie jak kamerzysta Rekord TV. Kapitańską opaską w nowym sezonie nadal Kamil Żona. To jak wotum zaufania od drużyny. Cieszę się, wiadomo, nie jest to gdzieś najważniejsze, kto jest tym kapitanem. Ważne, że tworzymy zgraną drużynę, ale na pewno miło jest wyprowadzać chłopaków na boisko i na pewno jest to dla mnie zaszczyt. Zatem, kapitanie, jeśli możemy poprosić o przejęcie nie opaski kapitańskiej, a mikrofonu i pełnienie funkcji przewodnika po Perle Beskidu. Ruszamy. Daniel, ale z Mateuszem ciężko pewnie pogadać, no bo mało co zrozumieć można, nie? Jak mówi? Mateusza mało jest pokoju. To gdzie on spędza czas? No, jest hazardzistą urodzony, nie? No, walczymy z tym, ale mamy mało czasu, żeby porozmawiać, nie? Aha. Wschodzące gwiazdy i przyszłość rekordu, nie? Albo ekstraklasy. Bartek śpi na ziemi, nie wiem o czym to świadczy. Pilnujesz tu chłopaku, bo tak na to liczę, że ty tu pilnujesz porządek, nie? Staram się, no ale z nimi jest troszkę ciężko tutaj, troszkę są tacy nadgorliwi. Tak? Ciężko mi zapanować samemu tutaj nad nimi. Filip, jak się przygotowujesz do sparingu? Wałeczek. Tak, jest profi. Nie no, zobaczymy, nie? No ale będziesz go w pierwszym składzie, czy z ławki? W drugiej połowie. Sewrynku, co tam układasz? A bawimy się, jakąś kostkę mi dali, no i trzeba ją ułożyć. Ale umiesz to układać, czy tylko tak trzymasz? To jest taka cięższa, tam jest łatwiejsza. Wróbel układa tą łatwiejszą, to jest trudniejsza. Nie, jest łatwiejsza. Wcale nie korzystam ze schematów. Który skład dzisiaj Kowal na sparingu? Jeszcze nie widziałem, ale raczej drugi. Dobra, panowie, odpoczywajcie, zaraz do was dołączę. Ostatnim sportowym akcentem naszego pobytu w Ustroniu był sparing rekordzistów, a jakże z kuźnią.